znam Krzysztofa Kwiatkowskiego od kilkunastu lat. Uważałem, że jest w ogóle wzorowym typem urzędnika państwowego. Człowiek, który przez wiele lat pełnił rozmaite funkcje, za każdym razem z niewiarygodnym zaangażowaniem osobistym, z kompetencją, kulturą polityczną. No, jest to osobistą. Jest to typ takiego formalnego służbisty, więc jakby te doniesienia, które nadeszły w piątek, to powiem szczerze, że wstrząsnęły mną. No, lektura tych SMS-ów była czymś dla mnie bardzo nieprzyjemnym. To znaczy, ja uważałem, że Krzysztof Kwiatkowski jest naprawdę wielką nadzieją polskiej polityki i człowiekiem, który naprawdę w wielu miejscach jeszcze mógłby się sprawdzić, nie w partyjnej jakiejś politycznej walce, ale właśnie w służbie dla państwa. No, mam głęboką nadzieję, że ta sprawa zostanie wyjaśniona. To, na ile ja Kwiatkowskiego znam, to ustawianie konkursu kompletnie mi się nie mieści w głowie.